Cześć, tu Madzie i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Dzisiaj, słuchajcie, przeprowadzamy się. I tak się nad tą kwestią zastanawiałam i stwierdziłam, że to będzie ostatnia przeprowadzka, jak na tą chwilę. Dopiero dom będziemy zmieniać jak zdecyduje się już grać daną postacią. Zawsze mówicie, że później wybieram chłopaków do grania i powinnam grać Ivą. Być może tak będzie, nie zdecydowałam jeszcze w 100%. Co do domku, do którego będziemy się przeprowadzać, to ostatnio wchodzę do biblioteki i patrzę na osoby, które obserwuję i został dodany bardzo fajny domek, wszystkie sypialnie, każdy będzie miał osobną, poza bliźniakami oczywiście, no bo to bliźniaki, oni muszą być razem. Więc i to jest domek jednoparterowy, zaraz zresztą o tym się przekonacie, jest środa, więc jak wszyscy wrócą z pracy, ze szkoły, to wtedy się przeprowadzimy. Domek będziecie mogli znaleźć w ulubionych pozycjach u mnie tam w galerii i sobie go też pobrać. Dobrze, przyspieszmy tutaj rozwój wydarzeń. Czy ktoś tu będzie wstawał już? W ogóle niedługo Dagmar ma urodziny, za 4 dni. Czyli tak poniekąd w kolejnym odcinku. Co tam, Wojciech? Wojciech, to toaleta, wiesz gdzie jest? Weź od razu też prysznic. Nie no, toaleta miała być pierwsza. Panie. Idź jeść. Dobra. Dagmar, powiedzmy, że nawet jest głodny. A czemu nic nie ma w lodówce? A jest w lodówce coś, dobra. Weź porcję. Czy ty jesteś głodny? Tak, ty jesteś głodny, ale idź najpierw do toalety, powiedzmy tu. I dopiero coś sobie weź. A ty? Ty wiadomo, że głodno. Okej, to idź sobie. No. Serio, nie możesz sobie sam poradzić, synu? Bierz i nie dyskutuj. Iwa jeszcze śpi. Dlaczego ty tak długo śpisz? W ogóle weź prysznic, jak wstaniesz, czyli już. Madzia, ty masz dzisiaj do pracy? Masz dzisiaj do pracy na 9:00. Czekaj, weźmiemy ciebie tu. Sieć? Tak, wypełniaj raport. Już zaraz została flirciarska, ja ci mówię. W ogóle ja mam taki ciekawy pomysł, bo Dagmarem wiem, że na pewno grać nie będę. Nie wiem, czy Iwą, czy którąś z bliźniaków. W każdym razie Dagmar ma już swój dom na przyszłość, że tak powiem, bo Ula go zrobiła, więc on tam się przeprowadzi. A natomiast tak teraz stwierdziłam, że któryś z dzieci, którym też grać nie będę, wróci po prostu do tego domu mieszkać. A tak w sumie szkoda mi tego domu zostawić, innych jakoś nie, ale tego było mi szkoda. Wojciech gotuje, serio? Dobrze, gotuj, panie, bo zapewne do pracy też ty dzisiaj nie masz. No, oczywiście, że nie masz. O, poziom gotowania. Uhu. A ty, Madziu, jak tam? Dobrze, później poznęcamy się wódu. To jeszcze jest do rozpoznania. Dopiero zaczęte. No, troszkę tam nad tym popracuj, to może awans dostaniesz. Ogólnie pracę masz marną, ale trudno. Dobra, Dagmar, synu, co ty robisz? Pójdź jeszcze do toalety później. Iwa, czemu ty nieszczęśliwa? Zjedz potem. Nie musiałeś przerywać prysznica, no okej. Okay. Ty jeszcze byś coś zjadł. No nie, ty idziesz jeść właśnie. Nie, poszedłeś do szkoły. Ale nie, Iwa musi zjeść zanim pójdzie. Dzieci nie mogą iść głodne do szkoły. Nie gadaj z Wojtkiem, tylko jedz. Dobra, podjadłeś to uciekaj. Madzia też ma do pracy, zaraz, ona już prawie kończy ten raport. No, wypełniony. No kończ to. No i biegaj do pracy. I ciężko masz pracować. Wojtek. Prześladowany prymus. Teraz Dagmar ma tytuł wzorowego ucznia. Równie dobrze może nosić na plecach napis szturchnij mnie. Och, zaraz właśnie taki napis nosisz. Czy Dagmar powinien powiedzieć o tym nauczycielowi, czy spróbować znaleźć sprawcę na własną rękę? Powiedz nauczycielowi, tak jesteś kujonym i nikt cię pewnie nie lubi. Zawracanie głowy nauczyciela nie zawsze jest najlepszym pomysłem, ale ponieważ Dagmar jest dopiero w podstawówce, ten pomysł nie jest też najgorszy. Przełapany z mazakiem w dłoni sprawca zostaje odesłany do dyrektora i co gorsze, do swojej rozgniewanej matki. To go zabolało zapewne. Dobrze. Że co ty chcesz? Odłóż. Nie, nie będziesz sprzątał zabawek. Idziesz napisać książkę. Napisz...
Nie, nie pisz maili miłosnych. Napisz gatunek literacki. Ja bym chciała, żebyś napisał... co ty byś mógł napisać? Nie wiem, co ty byś napisał. Napisz sensację. Zawsze coś innego, nie? O, kasę dostaliśmy. Właśnie, kasa będzie nam do przeprowadzki potrzebna. W ogóle przeprowadzamy się, słuchajcie, na starą dzielnicę. Będziemy mieszkać znowu koło Młotki i koło Niezapominajki. Potencjalna cwaniara. Nie jest łatwo dostawać najwyższe oceny i Iwa odczuwa teraz presję. Nie pomaga fakt, że jedna z siedzących blisko dziewczyn ciągle spogląda w jej stronę słodkimi, niewinnymi oczami. Czy spróbuje być miła, czy chce tylko skopiować pracę, którą pisze Iwa? Co zrobić? Trzymaj się z daleka, może jaka, nie wiadomo co to. A, pogorszenie oceny. Ła, trudno. Trudno się mówi. W ogóle, skoro Wojtek teraz sobie pisze tutaj, to ja przez ten czas zajumam wszystkie laleczki i inne takie pierdoły, które są nam niezbędne do życia oczywiście, bo to nasza kolekcja. Więc Wojtek może tam pracować, ja też będę pracować swoją drogą. Bo jak wezmę do wyposażenia rodziny, to mi jeszcze to poginie wszystko, więc wolę nie. A przecież bardzo długo to zbieraliśmy, więc szkoda to zostawić. I w ogóle w nowym domu chciałabym zrobić imprezę z ogniskiem, tylko będę musiała tam znaleźć miejsce na ognisko. Ale właśnie jest też do odblokowania bardzo fajne krzesełko przy takiej imprezie, więc sobie z chęcią z tego skorzystam. No, ostatnia laleczka. Jeszcze tutaj nasze pocztówki. To jest nasze niezbędne do szczęścia. Mogę całą to od razu? Nie mogę. Znowu pokażę jej pocztówce Jumaj. Właśnie, jakaś pocztówka powinna nam przyjść, bo ja ostatnio chyba wysyłałam do Północnej Groty czy coś. Okej, to tego nie. To możemy kupić wszystko. Tą książkę też możemy kupić. Zresztą praktycznie wszystko już tutaj możemy kupić. Co to jest? Jakaś charyzma, spadaj. Ale czy u nas w sypialni jest coś, co ja koniecznie bym chciała zabrać? Chyba nie. Moja też większość rzeczy tu kupowałam. U chłopaków też nie. Jak już to na dole gdzieś... O, właśnie ciebie chciałam. Wojtek, idź do skrzynki. O, weź pocztę. I wydaj to. Co tam zebrałeś? Żeby jeszcze napisali. Co? Idź sobie napisz jeszcze coś, co będziesz robił cały dzień. Obiad zrobiłeś. Napisz teraz coś dla dzieci. O, widzisz. Właśnie zrobiłeś obiad, to schowałeś go, czy wszyscy go zjedli? Czy ty go zrobiłeś tylko dla siebie? Też jest pytanie. Gdzieś ty, Polas, te? No właśnie. Ja jeszcze się rozejrzę. Wyłącz, dlatego nikt nie słucha. Nie, raczej już wszystko takie moje zabrałam. Najważniejsze. Jeszcze chcę, żeby Madzia obraz skończyła, bo to też zawsze jakaś kasa, nie? Martwi mnie też fakt, że w tamtym domu jest troszkę mniej łazienek, ale jakoś damy radę. W ogóle zaraz dzieciaki wrócą, to może niech pójdą tutaj skałki kopać. Oni w sumie to lubią. Dobra, tyle. Dalej nie będziemy szli szukać. O, Maksym jest piątkowym uczniem. Wow. Nawet się nie spodziewałam, proszę pana. O, a ty co chcesz? Osiągnij czwarty poziom umiejętności. Motoryczne.
A zaraz pójdziesz po to, lepiej się trochę na drabinkach i będziesz miał. Dobra, więc ty masz mieć drabinki. Tu się pobaw. Ty coś chcesz? Zdobyć najlepszego przyjaciela, a do szkoły? A do szkoły na razie nic nie potrzebujesz, więc po prostu idź lekcję odrób. Odrabiaj. Iwa co robi? Do kompa, oj, do telewizora poszła. No ja też możesz już odrabiać lekcję. Ty coś potrzebujesz? Nie, ty jesteś szóstkowa. Jesteś genialnym dzieckiem. Co masz w ogóle? Weź to wydobądź. I otwórz. Dobra, i resztę sprzedajemy. Co ty, synu, potrzebujesz? Zaprzyjaźnić się z trzema innymi dziećmi, dwoma dorosłymi. Osiągnąć 10. poziom umiejętności społecznych. Nie wiem, czy ci się to uda, zwłaszcza, że za 4 dni masz urodziny. Dobrze, odrób sobie też lekcję. Ty, jak skończysz się tam telepać, to też weź poodrabiaj. Wojciechu, ty... Panie, jak jesteś pewny siebie i napisałeś książkę, to proszę ją wydać. Wydaj. Zaraz, czekajcie, chcę to przeczytać jeszcze. No to jest lepsze, więc idź, wydaj to. Super. Jesteś pewny siebie, nie mógłbyś być zainspirowany. O, włącz sobie tą aurę i idź, napisz jeszcze coś. Napisz biografię, o. Może być. Teraz to chyba daje skupienie. O, to sobie włącz. Iwa, odrobiłaś pracę domową? Cieszę się. Więc może idź coś zjedz sobie. Prysznic. Czemu ty wzięłaś już jakieś inne jedzenie? Idź do toalety, weź się ogarnij, synu. Ty też już odrobiłaś? Nie, ty musisz się przesiąść, bo tam ci niewygodnie, mam rozumieć, tak? Aha, to nie, dodatkowe zaliczenie, ale czego to jesteś smutny? Przykry dzień w szkole. Jak tam Madziu? O, widzicie, już poszło. Lepiej. Dobrze, Madzia, ty jesteś niezabawiona, więc sobie tutaj chodź. Znów wytwarzanie obrazu. Jak to skończysz, to się przeprowadzimy, bo jest już dość późno. No, obraz jest już praktycznie na wykończeniu, więc... No, a inspiracja wam obojgu jest potrzebna, tylko to daje wam pewność siebie, a nie inspirację, no ale okej. Kto cuchnie tu jak but? Madzia. Dobrze. Skończyłaś? To sprzedaj kolekcjonerowi i idź weź prysznic. Albo wiesz co, weź kąpiel z bąbelkami, zawsze to będzie weselej. To Wojtek cuchnie. To Wojtek, weź prysznic. I skorzystaj. Nie będę tutaj sprzątała, bo nie, bo i tak się wyprowadzamy. Idź jeszcze tutaj, wydaj. Jak to ogarniesz, towarzystwo ci spada. Nie martw się, Madzia się tobą zajmie, jak pójdziecie na nową hacjendę. Co tam się stało się? To łaskocza. Który się bawi? Ten się tu bawi, a drugi do toalety. Idzie i zapewne pójdzie tam. A nie, nie poszedł. A nie, to Dagmar. Że to moje dzieci wszystkie takie podobne. Dobrze, to tak. No, przynajmniej z dobrej strony wanny wyszłaś. Czekajcie, niech Wojtek tylko już tutaj wyda. Dobra, wydał. To Madzia już może dzwonić i się przeprowadzać. Przenieść rodzinę. Co tam wzdychasz? I w ogóle w nowym domu mamy siłownię. To Madzia zadba o siebie, bo mówicie, że znowu się spasła troszkę. No nie ma czasu zajmować się sobą przy czwórce dzieci, no. Aż gorzej, gdyby ta czwórka była wszystkie niemowlęta, to dopiero byłaby jazda. Tak, i tutaj idziemy sobie się przeprowadzić. Jeszcze troszkę kasy nam zostanie, więc na następny odcinek wezmę ten dom. Troszeczkę jeszcze pozmieniam według własnych gustów. I powinno być fajnie. A jutro właśnie, jak wszyscy wrócą z roboty, to Madzia pójdzie i zorganizuje tą imprezę przy ognisku. Poza tym musimy pójść znowu do Teo, do Niezapominajki i tak dalej.
Dobra, to ja wam może ten domek tak z grubsza pokażę. To po kolei, tutaj mamy siłownię, łazienka, druga łazienka. To jest właśnie pokój dla bliźniaków. W ogóle ten domek został tak jakby stworzony z myślą właściwie o mojej rodzinie. Chociaż nie wydaje mi się, żeby twórczyni domku cokolwiek wiedziała o mojej rodzinie. Ale zaraz wam chcę pokazać, który to jest domek. Obserwuję. To jest ten domek. Dokładnie ten. Tutaj macie, jak się osoba, która go stworzyła, nazywa. Tutaj właśnie jest on troszkę w innej wersji, bo ja na przykład już tutaj do tego domku sobie dokupiłam droższą lodówkę, kuchenkę, takiego typu bajery, ale tu możecie ten domek sobie pobierać. Nazwę użytkownika zobaczyliście. Tak, to jest taki jakby nie do końca, no salon niby, ale bardziej taki jak dla mnie pokój towarzyski, bo jest i barek, i pianino, i w ogóle. Tutaj jest jadalnia, kuchnia wielka. To będzie sypialnia Madzi. Kolejna łazienka. Tutaj będzie, słuchajcie, pokój Iwy, bo Iwa chce być artystką, malarką, więc tutaj będzie jej pokój. Tutaj z racji, że Dagmar dorasta, to dostaje już pokój z podwójnym łóżkiem. No i pokój bliźniaków widzieliście. Z zewnątrz właśnie tu są drabinki. Tutaj jest tak jakby taras i tutaj właśnie gdzieś trzeba ognisko postawić. Tu jeszcze, czekajcie, to z tej strony. Mamy miejsce na jakieś roślinki, to może Madzia to, co znalazła, sobie posadzi. A poza tym tutaj jest jakiś publiczny ogród, jakkolwiek to brzmi. I też będziemy mogli tutaj sobie coś tam ewentualnie zbierać. Dobra, więc tak, Madzia z Wojtkiem, bo Wojtek płacze, że on taki samotny, niedoprzytulany. To weźcie wy się tutaj poflirtujcie troszkę, coś tam. O, możecie pospółkować, tylko Boże, pójdźcie do waszej sypialni. Iwa, bo ona tutaj graj na instrumentach łącznie 5 godzin. Proszę, masz fortepian, możesz iść sobie poćwiczyć. Ty to się chciałeś przyjaźnić, tutaj coś zjedz, na zdrowie ci wyjdzie niż ta przyjaźń. Wyrzuć zepsute jedzenie. Aha, czyli wszystko się popsuło. Madzia, do garów, jak skończysz tam z Wojtkiem. Płatki zbożowe. Kilian i gotowanie. Gdzie ty chcesz, synu, gotować? Kilian, na pewno Kilian? Kilian, o Boże. No dobrze, no ja tam szanuję twoje upodobania. A ty co chcesz? Ty prysznic, dobrze. Dobrze, proszę bardzo. Wy tu, gdzie idziecie? Powiedzcie, że tu skręcacie, bo to jest wasz pokój. Nie ma tam, to jest syna wasz pokój, potem poście trzeba będzie zmieniać. Tu. Tu. Musiałam poanulować dla pewności. No i tutaj mamy bardzo fajne sąsiedztwo, bo tak, tutaj tu mieszka Kina z młotką, tutaj dziewczyny z zielonego pudełka, a tutaj mieszka Mister. Ja nie wiem, czy tam Kusiek z nim nie mieszka. Nie wiem, w każdym razie wróciliśmy na naszą starą dzielnicę, tutaj nawet blisko jest nasze fajne drzewko, to nawet tam się będziemy mogli wybrać, więc może być ciekawie. Gdzie wy to urzędujecie? Wy urzędujecie tu. Kilian, ty naprawdę gotowałeś, bo ja nie wierzę. Chipsy, serio? Dobrze. Maksym niech sprząta. Madzia musi troszkę pogotować, bo tu jest bida, jeżeli chodzi o jedzenie. Może być kurczak pieczony. Potem poda jakiś deser. O, właśnie ten deser. Jak na przyjęcie. A Wojtek? Wojtek natomiast nie spać, tylko... W ogóle komputer mamy troszkę w dziwnym miejscu. Będę musiała przeorganizować troszkę pokoje, żeby one... O, zawalną książkę napisz. Żeby jakoś tam, wiecie, aha, to hałasuje. Żeby to jakoś wyglądało, to ogarnąć. No, dzieciaki według mnie na razie nie potrzebują jeszcze komputerów w pokoju, ale przynajmniej dwa by się nadały. Na przykład Dagmar powinien mieć, nie? Komputer jako najstarszy w domu. Co to jest to szare? Wypalony graniem. Kto ci kazał tyle siedzieć i grać, synu? Dobrze, to jest 21, to jest pora spania, dobranoc. Jeden, drugi. Zapamiętać, który ma jakie łóżko. Teraz czekajcie, muszę sprawdzić, czy one do tych łóżek wlezą. Wlezą, super, cieszy mnie to bardzo. Dagmar, synu. Dlaczego poszedłeś do pokoju Iwy? To jest twój pokój. Może nie lubisz niebieskiego, ja to rozumiem, to ci go przemaluję. Iwa. Iwa się uczy grać, to niech sobie się uczy. Potem może iść tutaj spać. Madzia. Madzia siedzi w garach. Gdzie to kurcze blade? Jest kurcze blade.
Tak też może troszkę wystrój kuchni zmienić, zrobimy ją czerwono-czarno-białą. A dlaczego deseru nie robisz? Co, co, co? Fasolka po brytońsku. O, nogi mi się ugięły. Dobra, umiejętności. Ja chciałam tą. A może być i szarlotka. O. W naszej rodzinie jedzenie nigdy za wiele. Czekajcie, kto tu lata taki odstawiony? Czyżby Teo? Stój. Oczywiście, że Teo. No, ja tam nie pytam, gdzie ty po nocy się szlajesz. To? Czego wy tak skaczecie, jak chodzicie? W ogóle, co mi się tutaj podoba, że jest bardzo dużo kominków, tylko Wojtek będzie musiał je poulepszać na niezniszczalność i na ognioodporność, no bo wiecie. Wiecie, jak to u nas jest. Dobrze, jeszcze teraz, w międzyczasie, chcę zobaczyć, gdzie ja bym mogła tu postawić sobie ognisko. Fajnie byłoby, gdyby dało radę je usytuować tutaj. Dobrze, ja chcę zajęcia poza domem, jakieś grille, nie grille, ogniska chyba. Więc mi powiedzcie, gdzie to może być. Urządzenia, może zajęcia tu by były. Jakieś różne. O. Właśnie o to mi chodziło. Weźmy sobie ciemne. O, możemy tu postawić fajnie. To robimy jutro imprezę. No, taka parapetuwa trochę przy ognisku. Mam nadzieję, że dom nie spłonie. Dobrze, Madziu, do toalety spać. Trzeba się w końcu wyspać. No i też zaraz zobaczę, czy ty idziesz jutro do pracy. Madzia, spać! No. Idziesz do pracy niestety, bo chciałam cię wysłać na siłownię, ale dobra, innym razem. Iwa! No, ty dziewczyno chyba oszalałaś. Zobaczyłaś fortepian i ocipiałaś no z miejsca. Dobranoc. Godzina piątej, ktoś się zerwał? Dagmar. Dobrze, to skoro wcześniej wstałeś, to możesz pójść pod prysznic, możesz się ogarnąć jako najwcześniejszy z rodziny. O, ja ci tego nie będę, synu, spełniała, bo no sorry, ale pojutrze prawie, że masz urodziny. Troszkę dłużej niż pojutrze, bo za 3 dni. I... A ty kiedy tu wstał? Aha, bo ty głodny taki, usilny. Dobrze. Jak się najesz, to będziesz pisał zaraz. Aha, twój syn chciał tam siąść, więc go puściłeś. Ty też głodny to jeść. Boże, że wszyscy wiedzą, gdzie do lodówki trafić. Ty, prysznic i jeść. Wojciechu, ty się najadłeś? Super, cieszę się, że jesteś dożywionym człowiekiem. Proszę napisać książkę, może być fantastyka naukowa. Ty może być do pracy dzisiaj poszedł, czy coś? Też nie pójdziesz dzisiaj do pracy. Przykre. Dobra, Dagmar, co ty chcesz, synu? Ty się chcesz czymś tam pobawić. A może tak do toalety, co? Zanim do szkoły pójdziemy. Kilian, co jest? No to idź jeść, nie marudzaj. Ty prysznic, panie. Madzia, oczywiście jeść. Co ty chcesz? Niedawno byliście na urlopie. Iwa, wstajemy. Nie trzeba było tak długo grać wczoraj. Chociaż w sumie z drugiej strony lepiej, że ona grała na pianinie, niż że miałaby grać na komputerze przez całą noc i potem szkołę zawalać, nie? Madziu, dlaczego ty nie jesz? Weź porcję. Madzia, no. Do lodu wy z tym. Dagmar, już do szkoły. Czemu ty śpisz w wannie? Jak się utopisz, to nie będzie moja wina. Zwana na opiekę społeczną. Sio. A Iwa całe życie spóźniona do szkoły, no... To jest taka typowa kobieta, naprawdę. Zawsze całe życie spóźniona. Wojciechu, ty napisałeś książkę, to ja ciebie zapraszam do skrzynki na listy, które się sytuuje tu. Nie napisałeś? Co się kręcisz przy tym? Wróć do pisania. No, super. Madzia do pracy też. Czyli znowu zostajemy przez cały dzień z Wojtkiem. Czy ja to mogę ustawić jakoś, które to są drzwi wejściowe, które wyjściowe? Nie wiem, dlaczego Madzia tamtymi lata. No dobra, niech lata, może bliżej miała czy coś. Masz pracę i ciężko. Wiem, że raportów nie wypełniłaś, ale nie było kiedy.
Przeprowadzaliście się. Plan zemsty. Już od tygodnia pewien dzieciak codziennie zabiera mu chipsy, a dziś zabrał także jego ciastko. Pora, by Dagmar się postawić. Dagmar uważa, że prawo dziecięce pozostawia mu dwa rozwiązania. Publiczne ośmieszenie lub prywatną zemstę. Jezu, jaki ten Dagmar jest biedny. Jak oni poszturchują, to mu jedzenie kradną. No, dobra, prywatna zemsta. Łobuz zabiera mu ciastko tak, jak Dagmar to przewidział, ale dzisiaj będzie inaczej. Tak, dzisiaj będzie inaczej. Dagmar zastanawia się, czy ten łobuz kiedykolwiek słyszał o środkach przeczyszczających. Mój syn! No. Dobra, kasa znowu przyszła. Cieszymy się very much. Wojtek, jak napiszesz, to ja bym cię do toalety pogoniła. Będę musiała inne tutaj firanki kupić i w ogóle jakoś to inaczej to zorganizujemy troszeczkę. Chora z nerwów. Dziś jest sprawdzian, a Iwa denerwuje się tak bardzo, że ma zupełnie pusto w głowie. Nie da się nawet odpisać pracy od sąsiada, bo dostaje same truje. Co robić? Udać chorobę, czy po prostu wziąć kilka głębokich wdechów? Jesteś moją córką, dasz radę. A, nie przeczytałam, ale zapewne dała radę. Zresztą zobaczymy po tym. No. Da radę. Jest pogodna, więc musiała wszystko pójść ok. Dobrze, to tak. Idź, wydaj to. Czekajcie, sobie chcę jeszcze tutaj to przeczytać. Znowu wizyta dyrektora. Dziś klasę, w której uczy się Maksym, odwiedzi dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej, jak potrafią i nie zakłócają lekcji. Niestety siedzący z tyłu dzieciak postanowił czymś w niego rzucać. Czy Maksym powinien to zignorować, czy poprosić ucznia, by przestał? No, po prostu się będziesz tagował. Maksym pisze szybko notkę i zostawia ją dzieciakowi z tyłu. Przestań albo powiem. Dzieciak mnie papier i rzuca, ale pudłuje i kulka upada u stóp nauczyciela. Przynajmniej raz ktoś inny będzie miał kłopoty, a Maksym wychodzi z tego bez szwanku. Cieszę się. Zaraz, to chciałam przeczytać. Stimuluje posiadający wysoki poziom umiejętności. Bla, bla, bla. No to on ma wysoki poziom umiejętności. I dlaczego wszyscy łażą tamtymi drzwiami naokoło? O, tu jest oznacz jako drzwi wejściowe. To nie są drzwi wejściowe właśnie. Nie wiem, dlaczego wy je uznajecie za wejściowe. Podejdź tu. No i też gania naokoło. Czekajcie, może spróbuję kupić większe drzwi czy coś. Albo skopiuję tamte, skoro im się tak tamte podobają. No co tam stoi z tamtej strony? Że nie nada. Aha, szafeczka, no dobra. Ale też nie mogę ustalić, że to były wejściowe. Co w tych drzwiach jest innego? Ja bym chciała wiedzieć. Nie rozumiem, okej. Okay. Wojtek, co ty byś zrobił teraz? Posprzątać nie masz co. W dodatku nie wiem, dlaczego stoisz w drzwiach. Nie wiem, o co chodzi z tymi drzwiami. O, dobra, będziesz pisał jeszcze jedną książkę, a pisz właściwie. Napisz poezję. No, od czasu do czasu te drzwi sprawdza, czy się je da ustawić na wejściowe. Bo ewentualnie te usunę i wtedy będą mieli całkowicie problem. A zobaczyłem, będę bawiła się w sumie do kolejnego odcinka domkiem. Troszkę go przemaluję tu i tam. Zobaczymy wtedy. Mam pomysł właśnie na tą ściankę, jak ją fajnie zagospodarować. A właśnie, Wojtek, możesz ty ulepsz osłona kominka. O. Jak napiszesz, to weź to ulepsz. A potem wydasz tą książkę. Jeszcze zaraz nasza dzieciarnia wraca. Ty jesteś biedny, głodny całe życie. Czego Madzia znowu spięta? Bez wyzwania. Potrzebuje rozrywki. Dobrze, ogarniemy cię, Madziu, jak wrócisz. Zresztą zrobisz imprezę. No, od razu ty się punktu nauczysz jakiegoś. O, piąty poziom. Na co możesz później ulepszać? No ja chcę tą ognioodporność. Dobra, dzieciarnia wróciła. Głodne. Niegłodne, więc niech robi co chce. Głodne, jak zwykle smutne całe życie. On jest chyba tym, pechowcem, nie? Albo czymś tam schludnym. No naprawdę, powód do rozpaczy. Kąpiel i jeść. No i niedługo wraca Madzia, więc zorganizujemy imprezkę. Ale zobaczę tylko, czy Madzia ma jeszcze w znajomych tych człowieków, co ja chcę, żeby miała.
O, ktoś umarł. Jest Liliana, jest Kina, Młotka. Gdzie jest Teo? Popielski goły, jak zwykle całe życie cyckami świeci. Dlaczego nie mam Teo i Nadii? Będę musiała najpierw pójść do nich i je zaprosić. Chyba, że będę miała je przy tym, jako przy rodzinie, więc zobaczymy. Ty, na ciebie padło, bo tylko ty siedzisz w tym momencie przy stole. Będziesz to wszystko sprzątał, synu. Ale to miałeś najpierw skończyć jeść. W ogóle, kto robił jajecznicę? Czy ja czymś nie wiem? Tak, styf jest niewymowny. Iwa, z tobą już wszystko okej? Okej, to weź odrób lekcję. Ty, Dagmar, co robisz? Ty... No, pomóż trochę posprzątać, fakt. Ale posprzątałeś, lekcję odrabiać. Już skończyłeś kominek? To ty posprzątaj. O, Madzia wróciła, oczywiście bez awansu. Oj, oj, oj. Nieszczęśliwa, że hoho. Może Madzia dla szczęśliwości sobie zagra w coś? I powspomina te... dobre czasy, kiedy to się grało jeszcze na komputerze non-stop. I dalej tam te drzwi są wejściowymi. A jak ja bym przełączyła na te drugie? To znaczy jako wejściowe, ale nie, te też nie trybią. Wywalę te drzwi po prostu. No, już porządek w miarę w kuchni. Ty! No, na pewno, już. Sprzątaj mi to. Właśnie, bo wy jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Weźcie, może się pobawcie trochę? O, brykaj. Madziu, z tobą już dobrze, mam rozumieć. Super. To wydarzenie towarzyskie poproszę. Zaplanuj wydarzenie. Dobra, zostaw już to. Ma być impreza. Co prawda czwartek. W piątek by bardziej pasowało, ale mi się nie chce czekać. Co znowu tu leży? No, nie będę wam tyle gotowała. O, pieczenie kiełbasek. Właśnie to chciałam zrobić, ale... Aha, tylko to jest, dobra. To pieczenie kiełbasek. A gospodarz. No kto gospodarz? Madzia gospodarz? Gość. Wymagane dwa. O, jest Nadia. Balin oczywiście. Husiek. Kto tu jeszcze? Ania. Popielski. Liliana. Teo. O, dobrze, że Teo jest. Fajnie, cieszę się. Dobra, moje dzieciarnie też zaproszę z mężem. Jeszcze kogoś? Mraźny się zrobiłeś, od kiedy ciebie zostawiłam. O, mistera bym nie zaprosiła. Chodź, mister. Dobra, chyba tylu z was. Tak, 15. Zróbmy Wojtka mistrzem grilla. Nie, weźmy sobie panią Dominikę. No i lecimy, nie? No, rezydencja u nas. Jakkolwiek to brzmi. Piecz hot dogi nad ogniskiem. To może rozpal to ognisko, Madzia, co? Rozpal. Tak. Weź piecz hot dogi. Cześć, Balin! Co tam słychać? No, chodź tu poplotkować o graczach. Czemu ty chodzisz goły? Kamil, wstydź się! Fuuu! Masz, na komary ci ponarzekam. I na miłość boską, niech się nikt nie podpali. Kina, nie dorzucaj tego tyle! Maksym, Kilianek, z czego się wściekasz? Ja ci dam denerwującą rozmowę. Do toalety, już! Jeść, już! Ty też do toalety. Tylko nie do tej samej, co brat. Madzia. Madzia gotuje. Jak fajnie, wszyscy koło ognia się zebrali. A to co? Aha, to ta mistrzyni grilla. Ale fajnie jest. Weź się tutaj jeszcze raz zrelaksuj, skoro upiekłeś jedne hot dogi. Możesz się tu relaksować, tak? Dobrze, zrelaksowałaś się. Chodź jeszcze tutaj na grillu coś zrób. Nie jajecznicy na grillu, proszę nie. O, zupę pikantną, bo zupy to my nie mamy niestety. A chciałabym mieć... Jezu, w karty, serio? O, to ja wiem, co ja zrobię, czekajcie. Dobrze, ale ja chcę, żeby te krzesełka zostały.
A jest inny kolorek, żeby pasował? O, to będzie pasował ładnie. Nie, to zostaw. O, może Wojtek tym się zajmie, może też to za pulta. Wojciechu, zagraj w kartę z... Dobra, weź dzieciaków, trudno. Od młodego będą hazardu się uczyły. No, jak nie patrzeć, grają w te karty. Bo Wojtek też by chciał zagrać. Zjedz coś 4 razy, serio? Weź ją zawołaj, to może zejdzie. O, dołącz do gry. Wojtek! Proszę cię o coś. No, zagraj w karty jeszcze raz. Pójdziesz tam grać w końcu? O, co się Popielska pogniewała? O, udało się. Opowiedz historię grupie. Zaraz, bo ty jeszcze musisz hot dogi piec. Piecz hot dogi. Godzinę, może zdążymy. Jakbyś nie gadała przy tym ogniu, to raczej zdążysz. Zjedz coś. Wojtek, ty będziesz nadrabiał z jedzeniem. Ktoś musi. Dobra, już nie graj. To zapultało. O, albo może zawołaj na posiłek, niech wszyscy jedzą. Czekaj. No, zawołaj. Weź to zostaw. Ja za dużo zdecydowanie klikam tu. Ale dobra, Ania też zjadła. Piecz nad tym. Jakie niepowodzenie, bo ja nie zdążyłam, no. Tu jest tyle do roboty nad tym, że... Kiedy ja tu imprezę miałam tu skończyć? Znaczy skończyć. W sensie, za dużo jest atrakcji, żeby wszystko spełniać. Ale jaki bałagan. Odłóż. Trudno, ale impreza była, pełno ludzi było, tylko dalej drzwi są nie te, które potrzeba. Dobrze, ty weź ten prysznic. Wojtek. Wojtek też, toaleta. Prysznic, Maksym. Kilian. Aha, spać, dobrze, idź spać. Ty, toaleta, spać. Iwa, spać. Jeden porządny w domu sam idzie spać. Tak, Wojciechu, idź do toalety i weź jeszcze prysznic. Idź spać. Gdzie jest Madzia? A czemu ty jeszcze tu siedzisz z tą zupą? Idź mi stąd. Madzia, prysznic, tak, weź prysznic i trzeba tutaj posprzątać trochę. Odłóż. Czemu ty się wstydzisz? Jak zwykle. A jutro się tobą, Madzia, zajmujemy. Ale fajnie było znowu zobaczyć tak wszystkich na raz. Odłóż i weź sprzątnij. Już resztę tutaj pochowam, bo to za dużo czasu nam zajmie. Tutaj te zupki, nie zupki. No, Madzia, ganiasz. Wiem, że jesteś zmęczona, no ale takie uroki imprezowania. Zwłaszcza, że jest 4 nad ranem, a ty jutro idziesz do pracy. Więc chyba ja twoją figurą się jednak nie zajmę. Ewentualnie zajmę się w inny sposób. O ile stać mnie na eliksir. To ma być szczupłość. Proszę bardzo. Tak też można. Tu. Do dna. Czy ja w kuchni nie mam zlewu, że ty myjesz to w łazience? Oczywiście, że mam zlew. Szoruj, szoruj. Dobra, toaleta i spać. Ty schudłaś w ogóle? Teoretycznie powinnaś. Nie, schudłaś. No, to już Madzia dobrze wygląda. Idź pośpij chwilę, bo zaraz... Czemu drzemiesz? Idź całkiem spać, bo się nie wyśpisz, Maksym. Co? A, toaleta. Jezu, nawet nie zdążyłam kiedy wyciąć nocy, bo całą noc coś się działo. Naprawdę. Ty idź jeszcze się zdrzemnij z godzinkę. Dobra, jeść. Prysznic. Jeść. Ty śpi.
Tobie tego najbardziej brakuje w sumie. Madzia, trzasnę ciebie, że się nie pozbierasz. No. A Wojciech? Wojciech dzisiaj chyba w końcu do pracy. Nie, jutro do pracy. A też prysznic i głód, jak wstaniesz. Tak, ty sobie jedz tą zupkę pikantną. Podyskutuj z bratem. Nawet przyjaciółmi jesteście. Rozbawiona wstałaś, super. Idź sobie coś zjedz. Już za godzinę? Dobrze, to jak będzie za godzinę, to ja pójdę. Wstawaj do szkoły, raz! No, gdyby Iwa się nie spóźniła do szkoły, to ja bym się naprawdę ciężko zdziwiła. Dobra, idź do tej szkoły, jesteś najedzona. Wojciech, czemu ty goły po domu latasz? Tu dzieci są! Jezusie. A jak się najesz, będziesz to wszystko nosił do tego? Madzie do pracy. Znowu awansuj, będziesz miała, bo nie miałaś kiedy raportu wypełniać. Wiesz co, ja ciebie zrobię, Madziu, bezrobotną chyba, wiesz? Będziesz bezrobotna, będziesz siedziała w domu i malowała obrazy. O, córkę do zawodu przyucz. Dobra, ognisko mi się wypaliło. A Wojtek, jakaś poczta przyszła, coś? Nie. Dobrze, to Wojtek mi w takim razie sobie napisze... fantazy. Zostaw te szachy. Ty w szachy grać nie umiesz. Dzienniki wilkołaka Andrzeja. O. Andrzeja. Zawsze coś nowego. Madziu, ja ci kliknę, żebyś ty ciężko pracowała. Może jednak cię to zapulta, pomimo tego, że nic nie zrobiłaś w tym kierunku. I wiecie co, znowu bym tą imprezę powtórzyła, bo mi się podobała. Fajnie było tak... Ich tak dużo było wszystkich. I czekajcie, ja to popsuję im. Jestem ciekawa, którędy teraz będą wchodzić. Bo żadne drzwi nie mogę na wyjściowe teraz ustawić. Mam nadzieję, że tymi. Najwyżej tam okno się da. Albo dwa. Właściwie po co im tam te drzwi? Mogą chodzić tędy. O tędy się przerobi ścieżynkę i będzie zawsze. No. Przepyszne. No oczywiście, twoja żona robiła przecież. A zaraz, jutro znowu będzie impreza, przecież tak Barma urodzinę. No. O, właśnie. Zrobimy mu w sobotę imprezę. Ty znasz w ogóle jakichś dzieciaków, co jej pozapraszać? No trochę dzieciarni znasz. O, to ty dużo znasz dzieciarni. Dobrze. Będzie wesoło. Napisałeś? To tu. O tu, patrz. I się robi wydaj. Ale co ci nie pasuje? Przecież tu nikt nie stoi. Wojtek, nie zaczynaj. Idź mi tu, bo cię... No nie mów, że z tego schodka zejść nie możesz. Czy to jest problem, że tu nie ma schodów właśnie? O to chodzi? I stąd oni nie mogli mieć tego jako drzwi wejściowe? Byłoby to dziwne dość. A raz jeszcze teraz muszę szukać ci schodów pasujących. Dobra, nie będą brązowe. Nie no, serio? Mi się to nawet nie podoba, zacznijmy od tego. To wygląda jak jeden duży schodek. Dodatku brzydki. I w ogóle te schody powinny być tędy chyba, nie? Już sama nie wiem. Obróć. Nie, dobrze było. Tu. Czekajcie, postawię je jeszcze raz, bo one były dobrze. Dobra, jak będziesz miał coś takiego, to zejdziesz. Okej. Okej, wszystko się wyjaśniło, brakowało schodka. Dobrze, ja to później poprawię po swojemu, bo to naprawdę brzydko wygląda, mi się to nie podoba. A Wojciech, wiesz co? Dawno z Bolinem się widziałeś. Weź z nim porozmawiaj. Zaraz ci troszkę towarzystwo wzrośnie. Co, już? Co tak krótko? Gadaj jeszcze raz. O, albo niech przyjdzie. Chodź tu. Daleko nie masz w sumie.
A nie, masz, bo ty mieszkasz aż tamtam. A, byłeś w okolicy, super. Czemu Balin smutny? Chodź, porozmawiamy. Brzydki jest ten schodek, trzeba będzie go poprawić zdecydowanie. No, ale w takim razie mogę chłopakom drzwi zwrócić, jak nie patrzeć. Proszę. Mam nadzieję, że te dalej zostały wejściowymi. Super. Dobra, Wojtek, weź tu z Balinem troszkę. O, opowiedz niewiarygodną historię. Weź go w ogóle pociesz, bo widzisz, że chłopak jakiś nie bardzo. O, spróbuj pocieszyć. A! Dzieci przyleciały, wszystkie na raz. Weź sobie dzieci. Łazienka. Raz. No! Iwa. A, rób co chcesz. Łazienka. Dlaczego te wszystkie dzieci brudne takie z tej szkoły wracają zawsze? Czego Balin płacze? A, nie wyszło wam to. Poznaj go może. Ja wiem, co zróbcie. To zawsze poprawia humor. Patrzcie sobie w chmury. Co prawda dziwnie to będzie wyglądało, jak dwóch facetów będzie patrzyło w chmury, no ale trudno. Dobra, możecie tam. No, że Balinowi przejdzie. O, a ty chciałeś właśnie do tego, nie? Do szkoły. Pokaż. No, to już masz. To weź i ci odrób lekcję. Będziecie mieli z głowy na weekend, zresztą weekend impreza, więc wiecie. O, też odrabiaj. Ty w sumie nie musisz odrabiać, bo co ty robisz? Ty jesteś w wannie, okej. Okay. Nie musisz odrabiać, bo masz i taką rodzinę, więc wszystko ci jedno. Iwa, jak odrobisz, to weź zjedz i możesz pójść sobie poćwiczyć. Madzia, wiesz co? Ty chyba tą robotę rzucisz, naprawdę. No wiem, że powinnaś zrobić te raporty. Dobra, dam ci jeszcze szansę, słuchaj. Dam ci jeszcze szansę, zrób te raporty. Potem sobie ewentualnie pograsz. Kto zostawił? Was na każdym kroku pilnuj. Ty odrabiasz. Ty odrabiasz. To Iwa, więc to ma, tego, Dagmara. Idź sobie zjedz, skoro tutaj to jest. Wojciech, co ty robisz? Aha, wy tutaj. No i od razu widzicie Balinowi lepiej. Dobra, Wojtek, idź do toalety, bo masz silną potrzebę takową. A ty jak zrobisz te raporty... A w sumie pooglądaj sobie jakieś coś. O, komedię. Zawsze będzie ciekawiej. Iwa, aha, ty masz grać. Dagmar je. Jak zjesz, co ty byś synu mógł zrobić? Idź skały pokop, co? O, masz tu pokop. Czekaj, któryś z twoich braci ma mapę. O. Masz. I weź tu poszukaj skarbu, a nie tylko kop. I może żaby sobie poszukaj, masz. Może ty żaby lubisz. To są grzybki. Grzybki dzieciom niepolecane do 5 roku życia. Też grzybki. Zaraz, skałki były tu. No właśnie. Weź sobie tu kop. Jedna była tu za domem. Nie, to był grzybek. Tu był za domem. U Kiny są dwie skałki, wiem. No. I też sobie tutaj pokop. Zrobimy z ciebie górnika, wiem. A, mam nadzieję, że to ci pomoże, Madzia. Powiem wam, że łatwiej było, jak nie trzeba było tych prac dziennych wykonywać. A, Wojtek. Zaraz się sikasz pod siebie tam leżąc, wiesz? Możesz iść coś zjeść. A czemu wy, Kiliany, już spać poszliście? I my się pozrywacie, później co ja z wami zrobię? Wstawaj jeden z drugim, jest dopiero 20. Pójdziecie spać o 23 i będzie git. Toaleta twoja, synu. O, już smutny, ty całe życie smutny. Tak, ty sobie graj, co ci wtedy rośnie? Kreatywne, cieszy mnie to. A Wojtek, aha, Wojtek też je. Jak zje, to będzie musiał posprzątać, bo syf w domu jak zwykle. Zastanawiam się, czy sobie gosposi nie zatrudnić, co wy na to? Miałeś jeść! Dzień Boże, jakie te dzieci nieposłuszne dzisiaj. Idź zjedz. Dobrze, Madzie rozumiem, tylko Madziu, ty najpierw pójdziesz do toalety i też zjesz, bo później w nocy będziesz się zrywała. W ogóle na następny odcinek wszystkich przebieram. No to co się bujesz się? Wszystko pozbierałeś, to pokaż co masz.
Otwórz, otwórz, masz żabę. Nie umieść na świecie, chodź do domu. I tam to powysyłasz. Chwila, Iwa. Iwa, pewna siebie, tylko że spać. Dobrze, idź spać już, córeczko. Synku, nie, ty nie masz z nim rozmawiać, masz zjeść, a potem iść spać. Ty jesteś smutny, nic nowego. Madzia, aha, poszła jeść. Ty, jesteś w domu, super, cieszę się. To weź, dobrze, podejdź, otułasz. Ty masz powysyłać to do rady. Ty nie możesz wysyłać? W ogóle otwórz to. Myślałam, że możesz wysłać to do rady. Masz Wojtek, wyślę. Wojtek, w ogóle co ty przy komputerze robisz? O, właśnie, będę musiała gdzieś ściankę zrobić na te moje figurki. To sobie mogę postawić gdzieś tu, w ciekawym miejscu. No szkoda, że na tym nie mogę postawić. O, masz, niech tu stoi, chociaż tak będziemy mieli inne biurko. A, zaraz, muszę was ogarnąć i kończymy ten odcinek. Więc tak, Wojtek, dobrze, Wojtek niech siedzi. Madzia już wie, że ma iść spać. Dagmar. Dagmar chciałem, że to wysyła, ale to mu nie wyjdzie. Iwa śpi. Ty też spać już. Ty już śpisz, dobra, śpi. Madzia zemdlała. Ślicznie. Obudź się. Wstajemy. Wstajemy, idziemy spać. Weź to wystaw tutaj, by ci to cuchnie. Wojtek, rusz się i posprzątaj. Już? Przeszło? Super. Muszę tutaj droższy kran chyba, słuchajcie, kupić, bo im chyba nie odpowiada. To też sprzątnij. Jeszcze gdzieś coś? Chyba nie. Teraz możesz wysłać to do rady? Tak, to wyślij. Bo tyle, co możesz wysłać. Zaraz, bo tobie punkt się nabił. Chcę zobaczyć, czy ulepsz. Nie chcę zapalenia automatycznego. Chciałabym, żebyś mógł to ulepszyć na ognioodporność. Dobra, na razie idź spać. I cała rodzina spać. W końcu o należytej porze się położyliście spać. Dobra, słuchajcie, w kolejnym odcinku urodziny Dagmara zaprosimy chmare dzieci i niech się bawią. Rozpalimy ognisko, niech się tam, nie wiem, troszkę porzucają koło niego czy coś. Iwa natomiast ma chyba troszkę później urodziny. Tak, Iwa ma za 3 dni, więc to jeszcze chyba w kolejnym odcinku, o ile jej się jakoś tam nie pośpieszy czy coś. Otóż myślałam, żeby razem z Dagmarem zorganizować urodziny, ale jednak nie. I tak jak mówię, na kolejny odcinek chcę domek troszeczkę przerobić. Zdecydowanie ten schodek muszę naprawić, żeby to wyglądało. Po prostu tutaj kolumny na razie przeszkadzają, ale to się ogarnie. Domku jako tako chyba przemalowywać nie będę, bo mi się podoba. Ale też na przykład z racji, że Dagmar dorasta, chcę parę rzeczy wstawić mu tutaj do pokoju, jakoś, nie wiem, troszkę kwiatków, jakoś to ożywić, bo jest dość pusto. No, jakoś to zorganizujemy w każdym razie. Mister Lata, siema. I tak, firanki chcę pozmieniać, niektóre pokoje przemalować. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jak już będzie ten domek przerobiony, to go udostępnię. I rodzinę chcę udostępnić dopiero po kolejnym odcinku, jak już właśnie Dagmar będzie nastolatkiem. I cóż, i to chyba tyle na dzisiejszy odcinek. Tak jeszcze mi się przypomniało znowu kwestia, kim będę grać później. I na razie wstępnie mówię, że Iwą. Ale jak to będzie na 100%, zobaczymy, jak już do tego wszystkiego dojdzie. A na razie Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnym za tydzień, tak więc trzymajcie się, no i cześć!